Chwila ciemności, a po niej słabe światło i sufit. Obudziłem się. Nie wiem, która godzina. Straciłem rachubę czasu już dawno temu. Przecieram oczy. Pozbywam się śpiochów. Pamiętam, jak w dzieciństwie miałem zapalenie spojówek. Mama zakraplała mi oczy. Ona umiała to robić. Kochana mama. Podnoszę się z łóżka. Dłońmi ocieram całą twarz, po czym ziewam. Wkładam rękę pod szarą dresową bluzę z naszywką klasa D. Drapię się po brzuchu. Robiłem tak przed szkołą. Codziennie. Mimowolnie. Rozglądam się po pokoju. Małe, surowe pomieszczenie, typowa cela więzienna. Co ja tu kurwa robię? Nagle myśli wracają. Marzenia senne odsuwane do schowków w wyobraźni kończą przesłaniać rzeczywistość. Dzisiaj jest ten dzień. Kończy się miesięczny etat w tak zwanej fundacji. Za kilka godzin będę wolny. Zacznę z obiecanym, aczkolwiek niewielkim zasiłkiem. Znajdę pracę, wynajmę mieszkanie, wrócę do normalności. Zmyję grzechy przeszłości. Ledwo świecąca jarzeniówka wskazuje, że obudziłem się przedwcześnie. Wstaję z łóżka, podchodzę do zlewu, obmywam twarz. Pozwalam, aby letnia woda obmywała policzek. Biorę łyk. Zawsze tak robiłem, gdy chodziłem do liceum. Wydzielam się o pościel. Powrót do normalności udany. Powiedzmy. Siadam i czekam. Czytam jeszcze raz kopię dokumentu o moim zatrudnieniu. Tak, to będzie dzisiaj. Mimo, że nie wiem, jaki dziś jest dzień. To na pewno dzisiaj. Światło nagle staje się mocniejsze. Zza drzwi słychać kroki. Ktoś rozsuwa Judasza, a następnie słychać dźwięk czytnika kart. Pierwsza zasuwa zdjęta. Brzęk kluczy i otwieranego zamka skupia moją uwagę. Druga zasuwa zdjęta. Dwa pokrętła po kolei usuwają ostatnie zabezpieczenia drzwi. Klamka na zewnątrz się przekręca, drzwi się otwierają. D6887, idziesz ze mną, mówi ochroniarz wciśnięty w lekki pancerz. Pistolet znajdujący się w jego kaburze w każdej chwili może wystrzelić. We mnie. Przyzwyczaiłem się, są tu bardzo zapobiegawczy i bojaźliwi. Wychodzę po raz ostatni z celi. Odwracam się po raz ostatni. Dalej, nie mam całego dnia. Do widzenia, pokoiku. Przechodzę przez korytarz urządzony w surowym stylu. Kratownica dzieląca go na dwie części zostaje otwarta przez innego osobnika. Kierujemy się w stronę bardziej urokliwej części. To wygląda jak komisariat. Wygląda zupełnie jak wtedy, kiedy mnie złapali. Zmieniłem się, na szczęście. Wchodzę do biura. Ochroniarz w dalszym ciągu nie odstępuje mnie na krok. Za biurkiem siedzi jakiś facet w koszuli. Powiedziałbym żartobliwie, że wygląda jak komunistyczny działacz partyjny. Mężczyzna przegląda jakieś papiery, po czym za pomocą myszki ze zdartą farbą robi coś na komputerze. No, D6887, dobrze się sprowadziliście. Wasza praca dla fundacji była nieoceniona. Zgodnie z zawartą miesiąc temu umową jesteście wolni. Podpiszcie tylko tutaj. Parawka wystarczy. Zadowolony z siebie podpisuje. Facet nawet gada jak partyjniak, brakowało tylko towarzyszu. Idźcie do poczekalni, zajmiemy się tylko papierami i was zawołamy. Ochroniarz wprowadza mnie do niewielkiego pomieszczenia, zamyka za mną drzwi. Dziwnie wyglądają. Wewnątrz jest jeszcze 5 osób. Witam się z nimi i siadam na jednej z ławek. Z nudów bawię się palcami. Długo jeszcze? Nagle wszyscy podskakujemy ze strachu. Charczący, mechaniczny dźwięk syreny rozlega się w pokoju. O co chodzi? Syrena wyje przez chwilę. Milknie tak samo nagle, jak ryknęła. Cisza. Chwila niepokojącej ciszy. Oglądamy się na siebie. Wszyscy zdziwieni. Ja też. Dziwny dźwięk dobiega z sufitu. Kilka otworów nagle pojawiło się na, wydawałoby się, jednolitej powierzchni. W nich jakieś obiekty. Rury? Syk powietrza pod ciśnieniem dobiega z otworów. Wtłaczają coś do pomieszczenia. Skok adrenaliny opanowuje moje ciało. Czuję migdały. Gorzkie migdały. Kurwa mać, gazują nas. Czuję złość, smutek, strach. Wszystko w jednym. Oszukali mnie. Oszukali ich. Zaraz umrę. Rzucam się na ziemię, biorę ostatni haus czystego powietrza i skulam się na podłodze. Słyszę serce, syk gazu i krzyki. Ale zaraz zemdleję. Nie mogę zemdleć. Gorzkie migdały. No tak. Cyklon B. Jednocześnie okropna, a jednocześnie żałosna. To wchłania się przez całe ciało. Zakryć się całego, najwyżej zatruje się, ale może przeżyje. Mroczki przed oczami. Muszę wziąć oddech. Gaz dalej jest pompowany, kątem oka spoglądam na pomieszczenie. Ostatni z moich towarzyszy niedoli osuwa się ze ściany, widać drapał ją paznokciami.
Gdzieś to już widziałem. Ciemność. Pisk. Cholera. Odruch powoduje zaczerpnięcie powietrza. Palący ból w płucach pozbawia mnie przytomności. Ostatnie co pamiętam to zapach. Gorzkie migdały. Mama zawsze je wyrzucała. Są niezdrowe. Chwila ciemności, a po niej słabe światło. I podłoga. Obudziłem się. Nie wiem, która godzina. Ledwo wyczuwalny zapach gorzkich migdałów opuszcza powoli moje otoczenie. Coś głośno huczy. Czuję przewiew. Świeże powietrze. Przypomina mi się wszystko. Mężczyzna komunista, ochroniarz, poczekalnia, gaz. Powinienem już nie żyć. Wszystko mnie boli. Ledwo oddycham. Ale wydaje się, że przeżyłem. Przeżyłem terminację. Co robić? Wstać? Ruszać się? Wołać o pomoc? Czemu o tym pomyślałem? Dla nich jestem martwy. Lekko odwracam głowę, prawie nie widać ruchu. Wszyscy leżą. Otwory w suficie teraz jednocześnie zasysają i wydmuchują powietrze. Wentylują pomieszczenie. Nagle wszystko milknie. Rury się zamykają. Syrena, ta sama, która zwiastowała naszą śmierć, znowu zawyła. Tym razem się nie wystraszyłem. Adrenalina. Jak wtedy, gdy musiałem bronić się po zmroku przed dresami. Syrena wyła krócej, po czym umilkła. Nic się nie wydarzyło. Słychać dźwięk czytnika kart. Ktoś majstruje przy drugich drzwiach. Pierwsza zasuwa zdjęta. Brzęk kluczy i otwieranego zamka nie zwracają mojej uwagi. Druga zasuwa zdjęta. Dwa pokrętła po kolei usuwają ostatnie zabezpieczenia drzwi. Klamka na zewnątrz się przekręca. Drzwi się otwierają. Udaję martwego. Zamykam oczy i zaczynam oddychać prawie niezauważalnie. Jeżeli to potrzebne, wstrzymam go całkowicie. Jak tamtego wieczora, kiedy przestali po mnie skakać. Do pokoju wchodzi kilka osobników. Nie widzę ich przez zamknięte powieki. Słyszę tylko głęboki męski głos. Głos mówi: ruszać się. Słyszę dźwięk przesuwania czegoś po podłodze. Nagle ktoś łapie mnie za nogi. Czuję cztery dłonie. Jest ich dwóch. Ciągną mnie po podłodze. Udaję martwego. Staram się utrzymać ciało we wiotkości. Gdy stałem na rękach na WF-ie w szkole, pan kazał usztywnić ramiona. Zostawiają mnie na zimnej posadce, coś robią, zaczynam się bać. Strzelą mi w głowę dla pewności, że nie żyję? Chwila ciszy. Postanawiam lekko uchylić powieki. Nie wiem, co zobaczę. Sufit? Albo uśmiechniętego strażnika nachylającego się nade mną z bronią wycelowaną w moje czoło. Moja powieka lekko zadrgała. Sufit. Szybko zamykam ją ponownie. Nagle ktoś ponownie łapie mnie za nogi. Tym razem i za ręce. Zauważyli? Wrzucają mnie na coś miękkiego. Nie. Jednak twarde. I ciepłe. Cholera, na czym ja leżę? Wrzucili mnie na szczęście twarzą w dół. Otwieram oczy. Widzę szary dres. Leżę na stosie ciał. Czuję jeszcze większy strach. Nagle to, w czym leżę, rusza. Powoli, ale rusza. Jestem na wózku. Jedziemy przez chwilę, po czym podmuch powietrza i echo dają mi do zrozumienia, że wjechaliśmy w nowe miejsce. Lekko podnoszę głowę i obracam w bok. Jakiś słabo oświetlony betonowy tunel. Nie widzę kamer, nikogo. Podnoszę się. Wózek jest niewielki. Jestem w przyczepie. Z przodu w pojeździe siedzi kierowca. Obezwładnić go? Ani to klasa D, ani ochroniarz. I tak lepiej nie dawać do zrozumienia, że żyje. Jeszcze bym to przerwał. Wózek robi dużo hałasu, powoli przemieszczam się w tył. Jedziemy dosyć wolno. Teraz albo nigdy. Zsuwam się z przyczepy i upadam na betonowe płyty. Kierowca usłyszał? Siadam. Widzę oddalający się wózek. Ulga napełnia moje ciało. Korytarz jest niewielki. Widzę niedaleko rozwidlenie. Wózek odjechał, skręcając w prawą część. Wstaję, otrzepuję się. Ciało mnie boli. Płuca też. Mam nadzieję, że tu nie umrę. Nie tu. Stoję, nasłuchując. W oddali słychać silnik wózka, po czym odgłos jakiejś maszyny i huk metalu. Cisza. Jestem tu sam. Idę w stronę rozwidlenia. Za mną nie ma nic, tylko zamknięta brama. Drogowskaz. Krematorium. Sektor pierwszy. Wózek jechał w stronę krematorium. Nieźle. W chuj. Ważne, że ja tam nie trafię. A gdybym nie zszedł? Wpakowaliby mnie żywcem do pieca? A gdybym się upomniał? W sumie i tak bym finalnie skończył w piecu. Idę w stronę sektora pierwszego. Nigdzie nie ma kamer bezpieczeństwa.
Jakby nikomu nie zależało na pilnowaniu tego miejsca. No, może nie trzeba. W oddali widzę bramę. Jakieś 200 metrów. Podchodzę. Lita stal. Obok bramy drzwi. Zwykłe pieprzone drzwi. Klamka. Klamka zwykłych pieprzonych drzwi. Naciskam lekko. Pot spływa po czole. Zwykłe pieprzone drzwi ustąpiły. Za nimi mały korytarz, lepiej oświetlony. Urządzony w surowym stylu. Czy oni nie mają gustu do estetyki? Powoli idę przez korytarz. Zaraz wyskoczy ochroniarz ze strzelbą i krzyknie: tu cię mamy, ptaszku! Nie, nie ma ochroniarza. Tylko jakieś drzwi, za nimi okna. Wszystkie pomieszczenia puste. Jednak nie. Za jednym z okien widzę gołego mężczyznę przypiętego do stołu. Obok niego dwa osobniki w szczelnych kombinezonach aplikują coś pechowcowi w ramię. Czekają. Ja przykucnięty obserwuję scenę. Ciekawe, co się wydarzy. Nagle mężczyzna zaczyna krzyczeć. Nie, nie można tego nazwać krzykiem. To agonia. Nie wiem, co oni mu wstrzyknęli. Niedoszli kaci obserwują obojętnie cierpiącego mężczyznę. Nagle zaprzestaje krzyku. Z jego uszu zaczyna sączyć się krew. Oczy zapadają się w tył, żeby zamienić się w czerwoną substancję wylewającą się z oczu dołu. Osobniki coś notują. Widok jak z horroru. Tylko, że to nie film, a rzeczywistość kilka metrów ode mnie. Mam dosyć tego miejsca. Idę dalej. Znowu puste pokoje. Zaraz koniec. Ostatnie pomieszczenie jest jednak użytkowane. Jakaś komora. Coś na kształt komory zostało umieszczone na kołach i stoi w pomieszczeniu. W środku siedzi inny goły mężczyzna. Wygląda na przestraszonego. Osobniki identyczne z widzianymi przeze mnie w poprzednim pomieszczeniu obsługują jakąś aparaturę. Słychać buczenie. Brzmi znajomo. Mężczyzna niepokoi się coraz mocniej. Nagle zaczyna krzyczeć. Dopiero teraz zauważam, że jest związany. Ofiara pseudonaukowców krzyczy i miota głową we wszystkie strony. Nagle skóra mężczyzny zaczyna się zaczerwieniać. Pojawiają się pęcherze. Pęcherze pojawiają się i znikają. Mężczyzna krzyczy dalej. Skóra zaczyna pękać. Widzę mięśnie. Tłuszcz się topi. Mięśnie zmieniają kolor na szarawy. Oni go gotują. Dźwięk... Wsadzili go do mikrofalówki. Mężczyzna zauważa mnie. Mina wielkiego przerażenia jest przerywana przez eksplozję twarzy. Mam dość. Spierdalam stąd. Szukam wyjścia. Nic. Zdenerwowanie całkowicie mną zawładnęło. Nigdzie nie ma strażników ani kamer. Dziwne. Znajduję drzwi podobne do tych, jakimi tu wszedłem. Naciskam klamkę. Znowu otwarte. Naprawdę dziwne. Jakiś przedsionek. Oszklone drzwi rozsuwane automatycznie. Podchodzę. Zepsute. Nie otwierają się. Kurwa. Widzę w oddali płot. Za nimi las. Wolność. Pierdolone kurwa drzwi. Wkurzam się na wszystko. Nienawidzę tego miejsca. Nienawidzę tej organizacji. Nienawidzę fundacji. W napływie emocji rozbijam szybę. Rozlega się, ale... Kurwa. Kurwa, kurwa. Uciekam stąd, jebać wszystko. Przeżyłem terminację. Dlaczego mam nie przeżyć ucieczki? Kątem oka przemyka mi tekst na murze. Broniona strefa 68. Dobrze, że nie strefa 51. Uciekam w stronę płotu. Przeskakuję go. Nie jest pod napięciem. Drut kolczasty dawno skorodował. Wolność. Biegnę przed siebie. Biegnę. Biegnę. Nie przestaję biec. Rzucam się na runo leśne. Szczęśliwy tarzam się w liściach i mchu. Wydycham powietrze. Jestem wolny. Chwila. Widziałem wszystko, co ta organizacja robi. Testy na ludziach. Morderstwa na skalę przemysłową. Świat musi się o tym dowiedzieć. Wstaję, otrzepuję się. Idę dalej. Dochodzę do skraju lasu. Nigdzie nie ma pościgu, nic. Naprawdę dziwne. Widzę jakieś gospodarstwo. No zatrzymam się tam na chwilę. Potem ruszę uświadamiać społeczeństwo. Bo przeżyłem terminację. Podchodzę do drzwi i pukam. Jak coś, jestem biegaczem i zgubiłem się. Na szybko poprawiam dresy i włosy. Otwiera mi jakaś starsza kobieta. Na mój widok uśmiecha się. Zaprasza mnie gestem do środka. W niewielkim salonie siedzi staruszek. Pyka sobie z fajeczki, także uśmiecha się na mój widok. Kobieta zaprasza mnie do sypialni, gestem pokazując łóżko. Idealnie posłane. Siadam na skraju. Dziadek przynosi tacę z jedzeniem. Pachnie znakomicie. I znajomo. Babka pokazuje, abym się położył. O tak, padam z wyczerpania. Jak przytulnie, miło. Chce mi się spać. Starsza kobieta uśmiecha się, stojąc obok łóżka. Patrzy wprost na mnie. Miła osoba. Oczy mi się same zamykają. Chyba się prześpię. Wchodzi dziadek. Trzyma jakąś rzecz.
Dziwne, ale ci państwo wydają mi się znajomi. Powieki same mi opadają. Ciemność zalewa powoli widok na pokój. On też jest znajomy. Starszy pan ustawia się na drugim końcu pokoju. Powoli przybliża się do mnie. Obiekt rozbłysnął mocnym światłem. Dziadek w dalszym ciągu do mnie podchodzi. Ciemność zalewa się ze światłem. Staruszek trzyma lampę. Znajomą. Widzę tylko ciemność. Głębokie światło i dwie postacie. Nim zasnę, postanawiam zadać jeszcze jedno pytanie. Mamo, co tata robi z moją ulubioną lampką?